dzieje, a? Uj, to jest idea. Dzień dobry, szanowni państwo. Dostałem sygnał, że rozpoczęliśmy, więc serdecznie witamy. Dzień dobry, rozpoczynamy pierwszą konferencję prasową przed sezonem 2022-2023. Lech Poznań po raz ósmy w swojej historii został mistrzem Polski, ale to było w sezonie 21-22. Zaczynamy nową historię, nową kartę naszej historii. Dzisiaj konferencja prasowa poświęcona prezentacji nowego trenera Lecha Poznań. Na konferencji prasowej chciałbym bardzo serdecznie powitać dyrektora sportowego Lecha Poznań Tomasza Rząsę, trenera Lecha Poznań Johna van den Broma i tutaj też od razu uwaga do mediów, taką formę właśnie używamy, bo też widzieliśmy w internecie, że w różny sposób to było odnotowywane. Trener pewnie też będzie mógł o tym powiedzieć, ale John van den Brom to jest ta forma, której będziemy używać. No i z nami jest także pan Jan Trawiński ze Szkoły Języków Obcych Enjoy, który pomoże nam w tłumaczeniu i rozumieniu słów trenera Broma. Na początek poproszę o zabranie głosu pana dyrektora, dyrektor Tomasz Rząsa, proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję Macieju. No na początku chciałem jeszcze raz oficjalnie, już na żywo przywitać i przedstawić nowego trenera. John van den Brom podpisał z nami dwuletnią umowę. John, van harte welkom. No, dank je wel. Moi dat je bent met ons, dus ik hoop dat het goed gaat. Dank je wel. Thank you. Thank you so much. Tak. Po nagłym odejściu Macieja Skorży mieliśmy mało czasu na to, żeby zweryfikować nasze siły, żeby przejrzeć nasze listy potencjalnych kandydatów, trenerów, które skrupulatnie zbieramy przez od dłuższego czasu. No i oczywiście ja jako ta osoba odpowiedzialna za rekrutację trenera wraz z klubem, a także z grupą rekrutacyjną ludzi odpowiedzialnych w klubie za sprawy sportowe, przystąpiliśmy do działania. Były to dwa bardzo gorące tygodnie, w których spotkaliśmy się z kilkoma kandydatami, zweryfikowaliśmy listy i na samym końcu zostało nam trzech, czterech poważnych kandydatów, z którymi spotkaliśmy się na żywo, rozmawialiśmy i ostatnie parę dni, no to było już, to były podsumowania i było dojście do konsensusu. I jasnym się stało, że na samym końcu John van den Brom stał się naszym głównym kandydatem. No i szybko doszliśmy do porozumienia i podpisaliśmy naszą umowę. Trener ewidentnie doskonale wpisuje się w strategię naszego klubu. Wyznaje nasze wartości, jest trenerem komunikatywnym, trenerem współpracującym z klubem, trenerem, który we krwi, jako Holender, ma tą ofensywny sposób grania, ma wpojony, ma
jest trenerem, który próbuje grać, próbuje dominować na boisku, próbuje grać prostopadłymi piłkami, próbuje tworzyć sytuacje, próbuje po prostu grać atrakcyjnie dla kibiców. Takiego coacha szukaliśmy, trenera, który będzie kontynuacją tego, co żeśmy rozpoczęli już za trenera Żurawia, co tak dobrze wprowadził i z sukcesami kontynuował Maciej Skorża. Liczymy również, że nasz trener obecny pójdzie tą samą drogą, a takie są właśnie przesłanki. Trener John van de Brom jest również bardzo doświadczonym trenerem, który wiele przeżył w piłce europejskiej. Wiemy, w jakiej sytuacji się znajdujemy, wiemy, jak mało czasu mieliśmy na znalezienie trenera i jak mało czasu mamy do pierwszego meczu eliminacyjnego Champions League, także liczymy mocno na to doświadczenie trenera w graniu na trzech frontach, na godzeniu obowiązków mistrzostwa, Pucharu Polski i Ligi Europejskiej. Jest to również trener, który to, co jest w DNA Lechu Poznań, czyli DNA Lecha Poznań, czyli wychowywanie, rozwijanie i wprowadzanie młodych wychowanków, adeptów Akademii. Robił to wielokrotnie w szkole Ajaxu, później w następnych klubach również potrafił pracować doskonale z młodzieżą, także również liczymy tutaj na jego wsparcie. To tak kilka słów i powodów, dlaczego siedzimy tutaj razem, dlaczego nawiązaliśmy współpracę. Dziękuję. Bardzo dziękuję, dyrektorze. Przejdziemy od razu, myślę, do pytań. Mikrofon jest na sali, tylko jedna prośba. Proszę używać mikrofonu, przedstawić się, podać nazwę redakcji. Jesteśmy na antenie Lech TV, a także kilku stacji telewizyjnych i portali, więc dlatego bądźmy tutaj pod tym względem konsekwentni. Dlatego ten mikrofon proszę używać przy pytaniach. Dzień dobry, Dawid Dobrasz, Głos Wielkopolski. Ja mam pierwsze pytanie do pana dyrektora, bo w przekazach medialnych była taka informacja, że nie do końca na początku się dogadaliście z panem van den Bromem, ale już przy drugiej turze rozmów wszystko poszło gładko. Czy to jest prawda, czy od razu gdzieś złapaliście taki kontakt, że to wszystko szło w jednym kierunku do tego, żeby pan van den Brom został trenerem Lecha? Tak, może nie do końca od razu dobrze wyjaśniłem tą naszą ścieżkę wyboru trenera. Mieliśmy kilku kandydatów, z którymi rozmawialiśmy, z którymi żeśmy się spotykali. No i w trakcie tych spotkań i rozmów trener van den Brom zrobił najlepsze wrażenie i na tych naszych spotkaniach poczuliśmy od razu tą chemię i chęć współpracy na tych wszystkich płaszczyznach, które wcześniej wymieniłem. I po tych dwóch, trzech, czterech dniach rozmów z trenerami stało się jasnym, że trener wyszedł jako pierwszy kandydat na to stanowisko. No i później oczywiście kontynuowaliśmy. Wiadomo, że to nie są proste rozmowy, później są oczywiście kwestie pozasportowe, trzeba też dojść do porozumienia z agentami, także, ale wszystko się udało. Kontrakt jest dwuletni z opcją przedłużenia o rok, czy tylko dwuletni? Kontrakt jest dwuletni. Dobrze, to miałbym pytania do trenera. Hello coach. Hello. Zapytam po polsku w takim razie. Czy już pan, jakie jest pana pierwsze wrażenie po wejściu do szatni i czy już pan rozpoznaje zawodników, czy wie pan jak wygląda Czerwiński, Murawski, czy jeszcze na to jest za wcześnie? What's your first impression after you went into the dressing room? Do you recognize the players? Do you know who Czerwiński, Murawski is, etc.? First of all, I would like to say hello to everybody, not only to you, but to everybody. I'm really happy. I'm really satisfied that I'm here for the first day in the training pitch with the guys. We already trained this morning. Of course, I know all the players with name, the right picture and the right name. That will be a little bit difficult, but it took maybe a couple of days for that reason. Also, it's good that we go for a camp in the afternoon. When I get contact with Thomas, it was I think 2 weeks ago,
He asked me if I'm interested in Lech, and I said of course. I was available. I was at home, and I have a lot of holiday already. So I was starting I'll be ready for starting work again. And we speak with Zoom. Everybody knows it's Zoom meetings, and with Thomas and the president. And then it was a little bit easy, so I was thinking, oh my God, I make a wrong impression. But in the weekend, last week, he started again on Sunday, and he told me, John, we have a flight for you tonight. We would like to come over on Monday. I said, okay. 3 hours later, I was in the plane to Poznan, and last Monday, we have a meeting from 9 to 5 with all the members of the board, all the direction, all the people who was involved in the football. And then we start speaking about football, the philosophy of the club, my philosophy. And of course, I watched some games from last year. I have a lot of respect for the coach, Mr. Skorza. Also respect that he made the decision to stop with the club. But I also know the problems of the club, that they have no coach, and the preseason was already start, so we have no time to lose. And before Monday, we didn't speak about anything, only about football. And yeah, the last couple of days, we finish the contract, the details, and from there I start training. And what I said, I'm really happy because the philosophy, and that is very important for a coach when you came in a new club, in a top club. That the philosophy of the club is the same as my philosophy. You know, I'm from Holland, and everybody in Holland likes football, loves football, but I really like the offensive way of football. And when I watch the game, that's the games last year, yeah, Poznan, they will be champion with nice football, with good football, with attacking football, in the playing style of football, also in my vision. So we have a lot of, we complete each other, and from there, I think it's an honor for me to work here in the club with the club was to be the champion. So, and of course, I don't know all the players personally, but what I said, it took always 2-3 days, and then we don't have time. Yeah? In 2 weeks, you know, we have to play, so we have to prepare them in the same philosophy, in the same way of playing football. A long answer. Długa odpowiedź, a zatem postaram się wszystko streścić, może nie w tej samej kolejności, ale najważniejsze punkty. Przede wszystkim chciałem się z Państwem przywitać. Jestem szczęśliwy, że mogę tutaj pracować w Poznaniu. Jest to dla mnie zaszczyt, że jestem trenerem takiego klubu jak Lech. Pierwsze pytanie, od którego wszystko się zaczęło, to było, czy rozpoznaję już wszystkich piłkarzy, czy wiem, kto to jest, Czerwiński, Murawski. A zatem oczywiście, że spojrzałem na fotografie wszystkich piłkarzy i połączyłem ich nazwiska z twarzami, co oczywiście nie znaczy, że znam już ich wszystkich dobrze osobiście, ale nauczyłem się, kto jest kto. Później kwestia tego, czy jak wyglądały rozmowy z klubem. Więc najpierw z prezesem i dyrektorem rozmawiałem na Zoomie i po tych rozmowach nastąpiła taka cisza, przerwa i pomyślałem sobie, o może coś powiedziałem nie tak, albo może nie byli ze mnie zadowoleni, ale potem oddzwonili do mnie, skontaktowali się ze mną i w zeszły poniedziałek spotkałem się w Poznaniu z zarządem, omówiliśmy wszystkie kwestie. Filozofia klubu, to w jaki sposób Lech gra, jest zgodne z moją filozofią i wielki szacunek dla trenera Skorży, który doprowadził klub do mistrzostwa. Również szacunek za jego decyzję o rezygnacji. Wiem o jego problemach. Oglądałem oczywiście wiele meczów Lecha z zeszłego sezonu. Chciałbym, żeby tak jak dotąd Lech prezentował ciekawy dla kibiców ofensywny styl gry
i w tym kierunku będziemy zmierzać. Mamy niewiele czasu, jeżeli chodzi o przygotowanie do rozgrywek europejskich, do nowego sezonu. Wybieramy się dzisiaj na obóz do Opalenicy, gdzie będziemy się przygotowywać. Oczywiście będę chciał poznać dobrze wszystkich piłkarzy. No i chyba, jeśli czegoś zapomniałem z tej pierwszej wypowiedzi, to myślę, że jeszcze trener to dopowie w następnych pytaniach. To jeszcze chciałem tylko dopytać, czy ma pan zamiar się skontaktować z Maciejem Skorżą, czy porozmawiać z byłym trenerem Lecha Poznań? Dziękuję. One more question. Do you intend to get in touch with Mr. Skorża? It's my intention, absolutely. In the next couple of days, if he is available for that. Zamierzam to zrobić w ciągu następnych kilku dni. Jeżeli będzie taka możliwość, to skontaktuję się z trenerem Skorżą. Dzień dobry panie trenerze, witamy w Poznaniu, witamy w zupełnie innej piłkarskiej rzeczywistości niż ta, z którą pan miał prawdopodobnie dotychczas do czynienia. A zmiana między innymi polega na tym, że w okresie, kiedy piłkarze czołowych europejskich klubów przebywają w najlepsze na wakacjach, tutaj trzeba rozgrywać i to już za dwa tygodnie mecz, który może przesądzić o przyszłości, o powodzeniu Lecha w jesiennych zmaganiach pucharowych. Czy pan jest gotowy na takie wyzwanie? Czy pan kiedykolwiek spodziewał się, że przed takim zadaniem przyjdzie panu kiedyś stanąć? Okay, welcome to a new football reality where contrary to what you're familiar with in Western Europe, we have to start the season earlier and in 2 weeks time the match that may be decisive for the whole next season will take place. Are you aware for such a challenge? Are you ready no, to take I'm never aware for that because I know where I start. It's not the first time that I start with a new club and we have to play in a short way, of short time, an important game like this. We know because of the champion last year, we can play the qualification for the Champions League. I think every player, every coach, every director, I think also you, every journalist would be happy that we can go maybe for the Champions League. So that is the first goal for us to create some space for ourselves to make good result in the games against Karabakh. And I agree it's a short time because only 2 weeks, but in 2 weeks you can do a lot. And the most important thing for me as a coach is the team is already in a good position because only Kaminski is left and for the rest everybody stays. So if you have to bring a lot of new players in, then 2 weeks is not enough. But I think the team knows what they have on each other. And for me as a coach is to continue like that. And of course, every coach has his own things, but for most of all, the team should be normally almost the same as last year. That will be easier. Chciałem powiedzieć, że ta sytuacja nie jest dla mnie zupełnie nowa w tym sensie, że wielokrotnie już byłem w sytuacji, gdzie przychodziłem do nowego klubu i nie było wiele czasu, trzeba było po niewielu dniach rozgrywać ważne mecze, więc tak, jestem na to gotowy, przygotowany na takie wyzwania. Przede wszystkim chcę zaznaczyć, że fakt, że Lech zdobył Mistrzostwo Polski i może teraz walczyć o grę w fazie grupowej Ligi Mistrzów, to dla wszystkich wielki przywilej i wielka radość. Cieszymy się z tego my, piłkarze, trenerzy, dyrektor sportowy, przecież również wy, dziennikarze, cieszycie się, że mamy taką szansę, aby zagrać w tych kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Druga rzecz jest taka, że zastałem w Poznaniu właściwie gotowy zespół. Jedynym zawodnikiem, który opuszcza w tej chwili klub, jest Kamiński, a poza tym wszyscy zostają, więc może gdyby trzeba było sprowadzać w tej chwili wielu nowych zawodników i tworzyć zespół od podstaw, to byłoby trudne. Ale jeżeli już ten zespół, trzon zespołu jest, to w ciągu 2 tygodni jesteśmy w stanie wiele zrobić i dlatego jestem przygotowany na to wyzwanie i patrzę z optymizmem w przyszłość.
Dawid Cydrowski, Polskie Radio Poznań. Dzień dobry panie trenerze, dzień dobry panie dyrektorze. No właśnie, a propos, w piłce najczęściej do zmian trenerów dochodzi w momencie, kiedy jest kryzys i jeden trener zostaje zwolniony, żeby następny przyszedł w jego miejsce. W Lechu jest o tyle sytuacja klarowna, że tutaj o kryzysie nie ma mowy, bo klub przed chwilą zdobył Mistrzostwo Polski. Czy to mocno panu ułatwia zadanie, że nie trzeba wdrażać żadnych planów awaryjnych, naprawczych? Czy często był pan w takiej sytuacji, kiedy przychodził do nowej drużyny i tego kryzysu w zasadzie nie było? To jedno pytanie, to może drugie to za chwilę. To na razie to jedno. To było pytanie do trenera, tak? Okay. Usually it is so in football that a new coach comes in a situation of a crisis. In this case it's different. Yeah. Does it make your job easier in the situation? I hope that it will be easier. No, of course. Normally when you replace a coach, there is crisis in the club because the results are not good, or the results are so good that the coach will be go for maybe a better competition, better league, or better club. But now it's a different situation. I told you, I have a lot of respect for the coach, for Mr. Skorza, what happens, the decision. But if I look to myself, I think it's good for me to came in a new club in the preseason. When you came in a crisis, you don't have time. You don't have time. You came in the middle of the season and you have to start, and normally 1-2 days later you have to play a game. Even now I have only 2 weeks. It's not that much, but I think it's enough to prepare myself in the Polish league, but also in the qualification for the European league. So yeah, in that way I'm happy that I'm right here now. Mam nadzieję, że ta sytuacja będzie łatwiejsza niż gdybym przychodził do klubu pogrążonego w kryzysie. Chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt tej sprawy. Zwykle albo bardzo często, gdy klub jest w kryzysie i trener musi odejść, przychodzi nowy, to się dzieje w środku sezonu i wtedy w ogóle nie ma czasu na podejmowanie wielu kroków. Natomiast w tej chwili chcę jeszcze raz wyrazić mój szacunek dla trenera Skorży za jego osiągnięcia i za jego decyzję. W tej chwili mamy trochę czasu przed rozpoczęciem sezonu i jestem przekonany, że te 2 tygodnie, które zostały do pierwszego ważnego pojedynku, pozwolą wiele jeszcze zrobić, przygotować się właściwie. I oczywiście cały czas pamiętajmy o tym, że to nie tylko rozgrywki europejskie, ale również przygotowanie się do sezonu ligowego. Do tego mamy trochę więcej czasu. To jeszcze dopytam o sztab, bo wiemy, że razem z panem Dany Landzat przyjdzie jako asystent. Czy to jedyna osoba, która będzie jakby przychodzi razem z panem? Wiemy, że część sztabu Macieja Skorży zostaje w Poznaniu. Jak pan chciałby sobie z nimi współpracę ułożyć? Czy już pan rozmawiał z tymi członkami sztabu, którzy tutaj zostaną? Jak to wygląda? About the staff, we know that you have one assistant coming with you from the Netherlands. Are the other the ones who work together with Maciej Skorża? Have you already talked with the members of the staff, and how do you envisage your cooperation with the team? Yeah, the only I bring Danny Landsat. I bring him with me to Lech. He's now in the plane, so he will be arrived in the afternoon in the training camp also. And the rest of the staff is still in the club, because and that was the meeting last week. What I told you, we speak a lot about the staff, but Thomas told me they were very satisfied about the rest of the staff. So then it's enough for me. Good is good. Prosta odpowiedź. Tylko Dani Landsat będzie ze mną, jeżeli chodzi o nowych współpracowników. W tej chwili leci samolotem z Holandii, przybędzie dzisiaj. Jeśli chodzi o resztę współpracowników, to przejmuje członków zespołu trenera Skorży. Rozmawiałem z dyrektorem Rząsą i dowiedziałem się, że ten zespół dobrze funkcjonuje, że sztab szkoleniowy dobrze pracuje, więc przejmuję współpracowników trenera Skorży i uważam, że to, co dobre, należy z tego korzystać.
Panie trenerze, dzień dobry, Bartosz Nosal, sportinteria.pl. Chciałem spytać, czy przed kontaktem z Lechem, gdy Lech z panem, do pana się odezwał, zanim pan zaczął research na temat klubu, czy miał pan jakąkolwiek wiedzę, jakiekolwiek skojarzenie związane z Lechem i z Poznaniem? Czy kojarzył pan jakiegoś zawodnika kadry, bo na przykład obserwował go w swoim starym klubie? Czy kojarzył pan mecz Lecha, nie wiem, czy z Utrechtem, czy z Genkiem, czy z Feyenoordem? Albo może pamięta pan taki mecz z 93 roku reprezentacji Holandii, która tu w Poznaniu wywalczyła awans, kilkanaście tysięcy kibiców na trybunach. Czy miał pan jakiekolwiek, cokolwiek w głowie na temat Lecha i Poznania, zanim klub się odezwał? Memories or associations connected with Lech before you were contacted by the club now. Do you remember any players from Lech? Do you remember any games that Lech played, for example, against Utrecht or Genk or Feyenoord? Or maybe you remember the game that the Polish national team played against the Netherlands in 1993. What are your memories and associations connected with Poznań and No, Lech? Of course. The first thing what I said is, also in Holland, Lech Poznań is a top club, and otherwise you can be champion. So everybody, especially now, because maybe because I'm here, everybody in Holland knows Lech Poznań, and of course I ask people about the club. About the club, I was asking the technical director of Genk what was his impression when they play against Lech, and not only about the players, also about the team, about the stadium, and all these kind of things. I speak with Mickey van der Hart. Everybody knows him, the goalkeeper for the last 3 years. I spoke with him during this weekend. So I try to, how you say that? Prepare myself to came to this club, and it's. And as far as those earlier memories before you started thinking about Lech. No. Against Utrecht, I know they play against Utrecht. I was coach there also, so it's easy. And 93 national team. Oh, it was a long time ago. Then I play in the national team in 93, really, in Holland, but not against Polish. No właśnie, Poland, sorry. Zacznijmy od końca, właśnie od roku 1993. Tak, trener grał w tamtym roku w drużynie narodowej reprezentacji Holandii, ale akurat nie przeciwko Polsce. Tak daleko jego wspomnienia nie sięgają, jeżeli pytał pan o tamten mecz Polska-Holandia. Również niewiele tutaj przywołuje, jeżeli chodzi o wspomnienia sprzed tego momentu, kiedy Lech skontaktował się z nim w sprawie pracy w klubie. Oczywiście najważniejsze, i od tego trener zaczął tę odpowiedź, że Lech jest dobrym, uważany jest za dobry klub, jest znanym klubem również w Holandii. No oczywiście, jeżeli się zdobywa mistrzostwo kraju, no to jest się znanym również poza granicami tego kraju. No i oczywiście już po, chociaż to właśnie nie było w pana pytaniu, tego nie było w pana pytaniu, ale już po tym, jak zainteresował się współpracą z Lechem Poznań, trener dowiadywał się wielu różnych rzeczy, rozmawiał z różnymi osobami, na przykład rozmawiał z ludźmi z klubu Genk, z którym Lech parę lat temu spotykał się w kwalifikacjach do rozgrywek europejskich, rozmawiał z Mickiem van der Hartem, którego wszyscy znamy, a zatem pytał również, pytał o różne szczegóły, również o to, jak na przykład wygląda stadion i tak dalej. Także tak, teraz się dowiadywał jak najwięcej, ale z tamtych wcześniejszych czasów wspomnienia no, nie są takie wyraziste. Porządkowa uwaga, tylko jedna, mamy kwadrans jeszcze, ponieważ zespół wyjeżdża na zgrupowanie, trener także będzie podróżował do Opaleńcy, więc tak do 13:15, jeśli byśmy się zamknęli, to by było idealnie.
Pytanie w sumie i do pana dyrektora, i do trenera. Czy i jakie konkretne, wymierne cele są postawione przed trenerem? Jasne wprowadzanie młodzieży, ofensywna gra, ale czy była mowa i są takie cele w kontekście zajmowanego miejsca w Ekstraklasie, osiągnięcia fazy w europejskich pucharach? Konkretne pytanie. The question is now both to you and to the technical director, and the question is if there are any particular specific goals that you have set. Of course you have spoken about the offensive style of play, introducing many young players, but as far as the place in the league, is it a championship or what, and the stage of the European competition that you want to achieve, have you set yourself particular goals? I know. Tak, oczywiście, no jesteśmy mistrzem kraju, także zrobimy wszystko, żeby obronić to trofeum. Również znowu, po raz kolejny powalczymy o Puchar Polski. No i jeśli chodzi o przygodę naszą w europejskich pucharach, chcemy, żeby trwało jak najdłużej, żebyśmy jak najlepiej zaprezentowali się naszym kibicom i najwięcej radości dali i wiele emocji. Także takie są nasze cele na najbliższy sezon. Wiemy oczywiście, ze spokojem i z dużą pokorą podchodzimy do tego wyzwania, zwłaszcza do tej jesieni, którą jak sami wy dziennikarze obliczyliście, ile spotkań jeszcze przed nami w jak krótkim czasie. Także stąpamy twardo po ziemi, wiemy, że to jest wielkie wyzwanie dla nas. Sporo żeśmy się nauczyli po ostatnim choćby naszych występach w europejskich pucharach, natomiast tak jak Państwo wiecie, tak samo my wiemy, że polskim klubom gra się niezmiernie trudno w europejskich pucharach i łączy to z ligą i z pucharem. Liczymy, że dobrze przygotowaliśmy się do tego sezonu jako klub i no i chcielibyśmy, żeby się nam to udało tym razem dobrze połączyć i żebyśmy mogli na samym końcu cieszyć się z wyznaczonych celów. Po prostu o futbolu. Ja chciałbym zapytać o pozycję młodzieżowca, która jest obecna, ten system w polskiej ekstraklasie, gdyż to może być jedno z pańskich największych wyzwań w nadchodzącym sezonie. Klub opuścił Kuba Kamiński, Michał Skóraś, który również rozegrał sporą liczbę minut, zakończył już okres bycia młodzieżowcem. Kadra Lecha nie ma zbyt wielu piłkarzy, młodzieżowców, którzy mają już jakieś ekstraklasowe doświadczenie. Jak pan sobie zamierza z tym poradzić? Okay, the question is about the youth players. There is this rule in the Polish Ekstraklasa, which requires clubs to include the under 21 players in the starting lineup. And now that Kuba Kamiński has left the club, and Skóraś, who was another important player in that respect, is not the one belonging to that youth category anymore. How are you going to manage with this problem? It's a very easy question because everybody knows, even you, that the club has a very good academy. So one of the things where we speak about last week was also to bring young players in the first team. And I'm happy with the rule. I'm happy with the rule because we have good young players. And there will be options for this season. And I know last year Kaminski did a great job. He helped the team to the champion, but also he helped himself with a very good transfer to the Bundesliga. And I'm sure the other ones they will step up also, and we have a lot of quality young players, and it's only one training I saw this morning, so please give me some time in that also. But what I see that we have talentful players, so I'm not worried for this rule. Odpowiedź na pytanie jest bardzo prosta. Nie martwię się tym problemem. Jestem zadowolony, że taka zasada dotycząca młodzieżowca istnieje w Ekstraklasie. Dlaczego? Bo przecież Lech ma bardzo dobrą akademię
i w tej akademii jest wiele młodych talentów. Na razie widziałem tylko jeden trening dzisiaj, ale już wiem, że jest wielu młodych, którzy mogą zastąpić i Kubę Kamińskiego, i Skurasia. Kamiński doskonale się spisywał w minionym sezonie. Nie tylko pomógł klubowi wywalczyć tytuł, ale również pomógł sobie osiągnąć dobry transfer do Bundesligi. Jestem przekonany, że wielu z tych młodych chłopaków, którzy z akademii będą przychodzić do pierwszej drużyny, pójdą w jego ślady. Dajcie mi tylko trochę czasu. Dzisiaj dopiero pierwszy dzień, jeśli chodzi o trening. Poradzimy sobie z tym. Dzień dobry, Marcin Mesołek, Wyborcza. Panie trenerze, chciałem pana zapytać, mówił pan o swojej filozofii futbolu, o ofensywnym graniu w piłkę. Jakim ustawieniem takim bazowym, tym takim preferowanym zamierza pan realizować ten cel? Powiązane z tym pytanie jest takie, czy zamierza pan swój pomysł taktyczny na ten zespół dostosować do tego, jaki, brzydko powiem, materiał ludzki zastanie pan w tej drużynie? I kolejne pytanie, jaka będzie pańska rola przy ewentualnych transferach do zespołu? Czy pan będzie tutaj opiniował nowych zawodników, czy tutaj będzie tutaj nadal główna rola dyrektora sportowego w tej sprawie? Okay, you have spoken about your philosophy of offensive football, etc. But can you tell us something more specific about the kind of systems that you're going to play, the setup and also will you take into consideration what kind of players you have well, at your disposition, perhaps you would like to have very good players, but you have to well, fulfill your philosophy with the players that you have. And yet another question, what will be your role as far as new transfers are concerned, new players? Will that be the job of the sports director, or will you have important say in those decisions? The first question about the system, I think it is an easy question because the philosophy of me and the philosophy of the club is the same, otherwise I was not here. So the system will be the same as what we played last year. But there's always, especially when you play European football in qualification, that you have to change sometimes maybe because of the result and yeah, the options. We have options to change the system, but in the philosophy in the long term, it will be the same as last year. The other question about transfers, of course, we speak about transfers, but yeah, when we do something, you are the first one to know is it what's going to happen, and most of the part is for the technical director with the board. And yeah, now I'm here, it's more easier to speak about maybe new players. But first of all, and I can say it again, I'm very satisfied with the group, what is already here. Jeżeli chodzi o system, powiedziałem, że moja filozofia pokrywa się z filozofią klubu i dlatego ustawienie, które będzie ustawieniem drużyny, będzie takie jak w poprzednim sezonie, bo to będzie odbiciem tego systemu i tej filozofii. Oczywiście w różnych sytuacjach, gdy gramy w europejskich rozgrywkach, trzeba będzie dokonywać zmian w ustawieniu, no ale to jest normalne i z tym też trzeba się liczyć. Jeśli chodzi o transfery i moją rolę tutaj, to no przede wszystkim jest to w tym momencie rola dyrektora sportowego. Jestem zadowolony z tych zawodników, których mam do dyspozycji, więc kwestia transferów w tym momencie nie jest czymś, co tutaj w mojej pracy stoi na pierwszym planie. Dzień dobry, Paweł Jonik, telewizja WTK. Jeszcze chciałem uzupełnić do drugiego pytania odnośnie transferów, przepraszam bardzo.
No jesteśmy na etapie takim, że mamy oczywiście na pozycje wyskautowanych zawodników, z którymi rozmawiamy z klubami i oczywiście w ten proces jak zawsze zostanie wdrożony trener, już poznam nazwiska tych potencjalnych kandydatów, którzy mogliby do nas dołączyć i przychodzi czas weryfikacji ze strony mojej, ze strony trenera, tych ludzi właśnie wyskautowanych przez scouting. Także działamy, jesteśmy gotowi na kolejne ruchy, natomiast oczywiście trener jest dzisiaj pierwszy dzień z nami w klubie, więc dajemy sobie kilka dni, żeby na najważniejsze pytania odnośnie transferów też odpowiedzieć. Raz jeszcze, dzień dobry, Paweł Jonik, Telewizja WTK. Hello coach, welcome to Poznań, glad to have you here. Chciałem zapytać, przede wszystkim pociągnąć może jeszcze ten wątek transferowy, czy mimo wszystko, oczywiście jest pan jeszcze przed tą taką dogłębną pewnie analizą składu, będzie pan obserwował wszystko na nadchodzących treningach, ale podpytam może w ten sposób, czy któregoś z takich byłych, zaufanych piłkarzy, których miał pan do dyspozycji w poprzednich klubach, takich tutaj się zwykło mówić o tych żołnierzach danego trenera, czy kogoś by pan widział może, aby pojawił się tutaj w Poznaniu i wzmocnił którąś z pozycji? Dziękuję. Well, you said that you're satisfied with the players that are on the team, but you know, each coach has some particularly trusted players who he knows from other teams he worked at. Is there any particular player that you know that you'd be very happy to see in this club? No. No, because I know, and I told you before, first of all, I'm satisfied with the team, but also it's important for me that Thomas and me and the president and the head of scouting and the people of the academy, the directors, we are also one team. And it's good that we speak about transfers, of course. Every coach, if you can be better in one position, of course, you should do that. But for now, it's not that I said, okay, Thomas, I work with this player and he can be here. No, that's not my way of working. I respect our team, but also the working of the club. Krótka odpowiedź. Nie mam takich piłkarzy, których chciałbym z poprzednich klubów tutaj sprowadzić, tych, których pan określił mianem takich swoich żołnierzy. Przede wszystkim jestem zadowolony z zespołu, jaki zostałem i z szacunkiem podchodzę do tego zespołu, ale również z szacunkiem podchodzę do pracy grupy ludzi, którzy zajmują się transferami, czyli dyrektor sportowy, prezes, szef scoutingu, wszyscy razem zajmują się tą kwestią i będziemy wspólnie działać w tym kierunku, ale nie będę tutaj sugerować żadnych jakichś swoich faworytów z poprzednich klubów. Ostatnie dwa pytania. Dzień dobry, Hubert Michnowicz, Przegląd Sportowy. Pytanie do trenera. Trenerze, czy pan zapoznał się już z harmonogramem obozu w Opalenicy? Czy będzie pan nanosił swoje korekty i czy będzie pan miał wpływ na wybór tego jeszcze jednego rywala, sparring partnera? Do you already know the timetable of the training camp in Opalenica? Would you like to modify this timetable, change anything? Will you have any influence as far as the choice of the one more sparring partner is concerned? Of course, there is a plan. There was a plan. There is a plan, and after the second training today, we will check it with the medical staff, with the performance staff, technical staff, to make the plan for this week. But I think it's normal that I continue the plan what already is. About the friendly game, we are still looking for one date. From my head, it was 26. If we can find something, we do it. And otherwise, okay, I only have two games in training camp. And maybe it's enough also that we can have good training sessions.
A zatem tak, dzisiaj po drugim treningu będę rozmawiał ze sztabem i będziemy ewentualnie analizować, czy dokonamy jakichś zmian, czy zmiany nie będą potrzebne. Jeśli chodzi o sparring partnera, postaramy się znaleźć wspólnie jeszcze jednego sparring partnera na 26. Jak się nie uda, no to nie będzie tragedii, będziemy mieli dwóch i tyle. Jeszcze jedno pytanie do dyrektora sportowego, Tomasza Rząsy. Panie dyrektorze, jaki jest status obecnie z Dawidem Kownackim? Czy klub cały czas działa w celu zatrzymania Dawida? Jak to wygląda na tę chwilę? Czy może nie zatrzymania, ile ponownego pozyskania, prawda? Bo Dawid był wypożyczony czasowo, w tym momencie wrócił do swojego klubu. No wiemy, ile Fortuna Düsseldorf zapłaciła za Dawida. Wiemy też, że Dawid w naszym klubie pokazał się z bardzo dobrej strony, zdobył kilka ważnych bramek. No i też niestety pokazał się szerszej publiczności również w innych krajach. Także próbujemy walczyć o Dawida, zrobimy wszystko, żeby do nas trafił, natomiast nie jest to łatwe zadanie. Raz Fortuna, dwa potencjalnie inne kluby, które chciałyby napastnika utalentowanego pozyskać. Dokładnie tak. Dawid na koniec. To jeszcze też chciałem pana dyrektora zapytać, bo to rzadka okazja. I w tym kontekście chciałem zapytać, czy szatnia Lecha nie jest zbyt zagraniczna, bo jednak tutaj trener wspomniał, że odszedł tylko Jakub Kamiński, no tak też nie do końca, bo jeszcze Kownacki, Kędziora, Hart, Tiba to ważni zawodnicy zespołu. I czy tutaj też będzie się skłaniać w kontekście Polaków i czy sądzi pan, że Damian Kędzior to jest dobry piłkarz i pasowałby do Lecha? Dziękuję. Znaczy, no tak, rzeczywiście jeśli chodzi o odejścia, to i Kędziora, i Kownacki, no to były wypożyczenia i zdawaliśmy sobie sprawę, że zatrzymanie tych zawodników będzie bardzo trudne. Natomiast tak, w nawiązaniu do wcześniejszego pytania walczymy o Dawida. Jeśli chodzi o Mikiego i Tibę, no to były po prostu kończące się kontrakty, które nie zostały przedłużone. Natomiast czy ta szatnia jest zbyt zagraniczna? No oczywiście dbamy absolutnie, chcemy dbać o tą strukturę budowy naszej kadry. Nie chcielibyśmy absolutnie, żeby ona składała się w większości z zawodników z zagranicy. Dlatego też napływ zawodników przede wszystkim z naszej akademii, młodych piłkarzy. Ale tak, nawiązując znowu do pytania, staramy się walczyć o Polaków, tych najlepszych Polaków. Wiemy, że rynek wewnętrzny jest niesamowicie trudny, że pozyskanie polskiego zawodnika, który może zmieniać losy spotkania, choćby nawet w meczach ligowych czy pucharowych, pozyskanie z jednego polskiego klubu do drugiego jest niesamowicie trudne. Taki rynek praktycznie nie istnieje. Natomiast, żeby za szeroko nie komentować, oczywiście walczymy również na tym froncie. I to wszystko, tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękujemy w takim razie za konferencję. Rozpoczyna się zgrupowanie w Opalenicy, tylko informacja, czwartkowy sparing z Pogonią Szczecin o godzinie 17 jest sparingiem otwartym dla mediów. No i oczywiście będzie też transmisja na antenie Lech TV. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Thank you.